docenia pracę z młodymi ludźmi, pracę, która polega na zmianie postaw, na zmianie mentalności i na odkrywaniu tego, czego nie można odkryć podczas pracy w szkole, bo ja zajmuję się edukacją, która wpływa na Bałtyk, na nasze morze, które jest naszym skarbem, można powiedzieć, ale za które też jesteśmy odpowiedzialni, o czym często zapominamy. Jeździmy na morze rekreacyjnie, natomiast zapominamy, że każdy z nas jest za nie odpowiedzialny, bo rzeki, nad którymi mieszkamy, łączą się z Bałtykiem, wprowadzając do niego swoje wody i mieszkając w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, czy właśnie na samym wybrzeżu, cały czas z tym Bałtykiem mamy kontakt.